Kampus. Kampus. Elo. 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 To my. To my. Przygotowani jak nigdy. Zawsze. Przygotowani jak nigdy. Wyluzowani jak zawsze. Dzisiaj taka trochę tematyczna audycja. Jako że do ostatniej chwili nie mieliśmy o czym gadać, więc zastanawialiśmy się nad tym, czy jakiś taki temat ogólny wybrać. Już tak, chłopaki z Piaseczna pozdrawiają, więc również pozdrawiamy. Więc trochę dzisiaj będzie o filmie The Fall Guy. Jak on się w ogóle nazywał po polsku? Z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt, piękno. Ochroniarz. Nie, Kaskader. Kaskader. Właśnie zastanawiam się, kurde, że mam nadzieję, że ten film po polsku nie nazywa się Kaskader, ale jednak nazywa się Kaskader. Trochę o filmie The Fall Guy zaraz, a trochę o serialach. To możemy przygotować się do tego w ogóle. I dać wam trochę szansę, żeby partycypować przy w tworzeniu dzisiejszej audycji. No? Audycja interaktywna, uwaga, to jest audycja interaktywna. Szukałem, ale niezbyt długo, więc nie znalazłem. Ale to bardzo dobrze, bo to nie powinno być tak stare, że spędzasz dwa dni w researchu, bo no. Tego szukałem. Nie szukałem tego, co tu widzisz na kartce, czego wy jeszcze nie widzicie, bo jeszcze tego nie przeczytałem, tylko próbowałem dociec albo wymyślić sobie, ale mówię, niezbyt długo. Nazwy czy kategorii tego tworu, o którym będziemy trochę dzisiaj mówić. Tej kategorii seriali, o której będziemy mówić. Czyli Mystery Series. Mm-hmm. Czy to po prostu seriale z tajemnicą w tle, czy tajemnicze seriale, może nie tajemnicze seriale, to nie, ale ani to nie jest detektywistyczny, nie, ani... Nie, absolutnie. Zagadka? Nie, bo to one są bardzo charakterystyczne. Chodzi o taki serial, w którym od pierwszego odcinka wchodzisz w jakiś świat, w którym jest zagadka. I co bardzo ważne, bohaterowie, którzy... Dlatego też nawet z paroma wymienionymi na tej liście są problemy, bo one są takie, nie do końca spełniają tę kategorię. No. Również bohaterowie, główną rzeczą, którą porządkuje świat naszych bohaterów, jest ta właśnie zagadka. Tajemnica, którą oni muszą albo rozwikłać, której są ofiarą, która porządkuje świat tego serialu, i kluczem jest to, że ich życie, to nie jest tak, że coś tam oni sobie robią, a poza tym jest tajemnica, tylko jedynym, co kształtuje ich życie, jest ta tajemnica. Więc też tak kurczę trochę jakimś takim kołem zamachowym, czy czymś, co nie pozwala im właśnie wrócić do normalności, jest jakaś tajemnica, która wpływa i której my też nie znamy. Celem serialu jest to, żeby odkryć tę tajemnicę, żeby z różnych rozsypanych podpowiedzi i motywów ułożyć sobie historię tej tajemnicy, skąd ona się wzięła. I też, co jest bardzo częste i co jest bardzo ważne, że mamy dużo bohaterów, mamy dużo postaci, z których każda jest strażnikiem jakiejś części tej historii i dopiero zebrane wszystkie te elementy składają się na całość i, co jest też bardzo częstym, ale już jakby takim trochę warsztatowym elementem, to, że jak ten serial się kończy, czy dochodzi do jakiegoś momentu, to się okazuje, że niestety zadanie przerosło twórców, to znaczy punkt wyjścia był bardzo zajmujący, tak, i bardzo obietnicę składał, bardzo intrygującą, no a zakończenie nie jest tak satysfakcjonujące, jak to, jak punkt, z którego wychodziliśmy. You dig? Tak, oczywiście najbardziej takim trope codifierem, tym co serialem... Nie, przepraszam, to jesteśmy tutaj w polskim... To na TV Trope się to się chyba tak nazywa. Że wyróżnikiem? Znaczy nie, serialem, który jest dlatego emblematyczny i który spełnia te wszystkie elementy, jest oczywiście serial Lost sprzed lat chyba już ze 20. Tak, to pierwsze, co mi się kojarzy, czyli z pozoru normalna, nienormalna sytuacja, ale normalni ludzie, nie żadne ufolutki, na normalnej wyspie bezludnej, nie w żadnym kosmosie, rozbijają normalny z pozoru samolot i wszystko się dzieje. Wydaje się, że wiadomo, dokąd podąża ta historia. Tak, masz rację, że to jest bardzo ważne, że to się musi dziać w naszym świecie, bo jak masz świat właśnie, że mamy ufolutki i rok 3000, no to wiemy, że się zupełnie innymi rządzi prawami ta historia. A tutaj to znamy to, ale jest coś dziwnego. Tak. Właśnie. I
Lost to był jeszcze taki, ja pamiętam, kiedy oglądało się to w telewizji, nie binge-watching, tylko tak, w TVP normalnie tak, z tygodnia na tydzień. I ludzie się wymieniali poglądami, czy już wiadomo, o co chodzi, czy to, och, tam był jakiś tam schron, nie schron. I dla mnie, no dobra, to jeszcze porozmawiamy, ale po co to mówimy? Żebyście nam napisali SMS-em 886-971-971, co dla was, który serial, które dzieło jest dla was przedstawicielem, najlepszym przedstawicielem tego gatunku i liczymy tutaj, ja sobie wypisałem tak, licząc krótko się zastanawiając, kilkanaście tytułów, między innymi ten Lost, on pierwszy przychodzi mi do głowy zawsze, kiedy o tym myślę. Który z tych seriali przychodzi wam do głowy jako pierwszy, albo najlepszy, albo najgorszy, albo wyjątkowy? Ciekawe, czy się będą powtarzać wasze strzały, czy też nie. A my oczywiście w kolejnym pewnie wejściu podzielimy się z wami większą liczbą takich refleksji, jak przed chwilą tutaj Maciek. Troszeczkę sobie pewnie przepowiemy nasze ulubione seriale z tej kategorii, albo bolączki tychże. Los też stworzył bardzo wielu takich bezpośrednich naśladowców. Bardzo krótko po nim pojawił się, czy wręcz równolegle z nim, był taki serial, który się nazywał Jericho, że spadają bomby nuklearne i to jest też emblematyczne w ogóle dla tego typu nie tworów. Znam tego. Spadają bomby nuklearne na amerykańskie miasta i ludzie żyjący w jakiejś takiej małej wiosce pod dużym miastem widzą tylko po prostu grzyby atomowe i zastanawiają się, co się dzieje. I ten serial miał 2 sezony i zakończył się niekonkluzywnie, że nie było wiadomo, o co chodzi. I po Loście, który miał sezonów 7 chyba i który się kończył w sposób bardzo niesatysfakcjonujący, gdzie już na tą historię nabudowywano kolejne warstwy i te kolejne warstwy coraz bardziej rozmywały te podstawowe elementy, które były intrygujące. Przeczyłeś sobie może jakieś tam elementy? Tak, to wiele prób nawiązania do Lostów i stworzenia jakiegoś takiego duchowego następcy albo czegoś, co właśnie będzie lepszą wersją albo w trochę innym uniwersum, kończyło się zanim, to jest duże ryzyko też po prostu dla twórców, że jeżeli chcesz taką intrygującą historię opowiedzieć, no to musisz ją mieć pełen dystans. A jak nie będziesz miał tego pełnego dystansu, to się to stanie problematyczne. Także dzisiaj o tym piszcie do nas SMS-y, jeżeli chcecie trochę uczestniczyć w tym, o czym będziemy dzisiaj mówić. Który serial przychodzi wam do głowy, kiedy myślicie sobie, że po pierwszym odcinku wszyscy się zastanawiają, o co chodzi, co tam się wydarzy, jaki jest kod do odszyfrowania zagadki, a my dzisiaj troszeczkę o tym, a później o Kaskaderze. Oczywiście serial Dark, który już się pojawił, jest też, to taki... Daj ludziom troszeczkę opisać, bo czy Dark już nikt nie napisze Dark. Czemu nie? Możecie pisać Dark, tylko piszcie też dlaczego. Dark był takim trochę właśnie rebootem tego, że bardzo skomplikowanym serialem, ale mam wrażenie, że takim pomyślanym już od początku do końca. Że zaletą Darku było to, że bardzo ciężko było to śledzić, ale jeżeli to śledziłeś, to Dark się zaczyna tą słynną sceną, że masz ten najazd taki powolny, drzewo na tablicę klipsami i nitkami, że jeżeli to połączyłeś, to się układało w jakąś całość. Los się nigdy nie układał w żadną całość, więc był takim nowożytnym rebootem, czy nowożytnym, no po 20 czy kilkunastu latach, kolejnym podejściem do tego, które trochę próbowało rozwiązać problemy, z którymi się borykał Lost. Ale to dobra, to zostawimy was w takim razie z tym 886-971-971 Mystery Series i trochę też spojrzymy wstecz od Losta zaraz, co ugruntowało, i od co stworzyło także gatunek. Tak. Posłuchajmy też teraz muzyki z jednej z takich produkcji. Witamy i zapraszamy. 16 minut po godzinie 7. Maciek Małek i Grzegorz Koperski. Step into an avalanche.
It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath a golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your gold. The cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the center of the world. When I am on a pedestal, you did not raise me there. Your laws do not compel me to kneel grotesque and bare. I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stare. To conquer pain, you must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow of my wound. Begun to long for you, I who have no greed. I have begun to ask for you, I who have no need. You say you've gone away from me, but I can feel you when you breathe. Z serialu Outer Reach. Ranch. Który w ogóle jest... na Amazon. Na Amazon. Nie, a tak, on jest na Amazon. Punktem wyjścia naszym jest, bo drugi sezon, premiera drugiego sezonu tego serialu w tym tygodniu była na Amazon. Ja na niego ostatnio jakoś trafiłem tak zupełnie przypadkowo, bo mi wyskoczył gdzieś, kurczę, Josh Brolin nagle. Myślę sobie, o, jakiś film z Joshem Brolinem? Nie. Serial z Joshem Brolinem i to do tego właśnie Mystery Series. Taki trochę... nie chcę mówić science fiction, bo właśnie tej kategorii science fiction unikamy. Rancher, rancher walczący o swoją ziemię, czyli ten element naturalny, czy normalny, może nie każdy widz znanej nam Polsce, rzeczywistości się może identyfikować z Joshem Brolinem, przede wszystkim szalenie przystojnym facetem oraz z tym, że walczy on o swoje rancho, bo tu mile w tę, mile w tamtą. Ktoś chce mu przesunąć granice działki. U nas pewnie te działki mają nie więcej niż mile w każdą stronę. I nagle odkrywa niezgłębioną nomen omen tajemnicę na skraju pustkowia Wyoming. I no właśnie... Znajduje dziurę w ziemi. Idealnie okrągłą dziurę w ziemi bez dna.
I... Ale najpierw słyszę takie dźwięki, że jak obejrzałem to całkiem niedawno, to mi się przypomniał film Nope. Tak, tak. To jest, klimat jest bardzo zbliżony rzeczywiście. I jest tam też nawet trochę takich scen, jak on tam chodzi po tej stajni i coś widzi niby w mroku. To, to mi się przypominają sceny wyjęte z... W mroku. A propos, że piszecie o Dark, że rzeczywiście, że Dark to jest pierwsze, co przychodzi wam do głowy, bo jesteście pokoleniem już z Netflixa, no nie? Tak, i to było coś takiego, że był Dark, o którym troszeczkę Maciek już powiedział, i on otworzył też wrota takiej fali epigonów tych seriali, bo potem 1899 się pojawiło. Ale też parę takich Bardzo dużo było tych. Wiesz, to, o większości nawet nie pamiętamy, bo one miały nawet po jeden sezon na Netflixie. Netflix to miał... ale był w zeszłym roku, chyba tak, w zeszłym roku albo dwa lata temu był taki serial o gościu, który zostaje zatrudniony, że schodzi do jakiegoś takiego bunkra i ogląda kasety wideo. To się nazywało After Effects chyba, czy weź poszukaj. Na Netflixie to było. Ogląda kasety wideo, bo w tych kasetach wideo ma być ukryta jakaś tajemnica. I na tych kasetach wideo jest życie jakiejś dziewczyny i oglądasz trochę jakby, kiedy on je zaczyna oglądać, to włącza się też równoległa rzeczywistość, w której ta dziewczyna się wprowadza do, no nie, na After Effects, tak? Nie. How to use After Effects. Wpisz Mystery Series, Netflix Mystery Series VCR może. I on był taki właśnie, że była tam jakaś taka mega, ta Archive 81. To nie, w ogóle nie słyszałem. Była tam jakaś mega tajemnica i on się skończył po pierwszym sezonie. Także pierwszy sezon zajawiał w ogóle, przedstawiał wstęp trochę do tej historii, po czym nie oglądał się wystarczająco dobrze, więc Netflix powiedział, sorry Gregory. Z drugiej strony mamy Dark, ale wersja Light Dark, moim zdaniem, to jest jeden z najpopularniejszych seriali 20 lat XXI wieku, czyli Stranger Things. Stranger Things też jest trochę... To jest kłopot z tym, Maciek, no bo to jest, Stranger Things... No bo to na nostalgię, ta IT-sowa ona i też... jest horrorem podchodzi. No tak, to prawda. Więc to o tym jeszcze możemy troszeczkę powiedzieć. Czemu się te wszystkie dziwne rzeczy dzieją? Czemu Winona Ryder wiesza lampki na ścianie i one tam mrugają w jakiś, wiesz, określony sposób? Ale to jest troszeczkę No dobra, zgodzę się. Nie miałem na liście... Im dalej w las, tym mniej jest tak, tym... Ale pierwszy sezon taki był, nie? Nie miałem tego na liście, ale faktycznie z takich było jakieś rzeczy... to dziwne centrum badawcze, z którego ta jedenastka była. Tak. To powiem ci, że podobnie From, taki serial o miasteczku, do którego można to przyjechać. To jest nowo, chyba z zeszłego roku. A nie można z niego wyjechać i tam od razu wjeżdżają jakieś upiory, czy jeszcze ludzie przed zmrokiem muszą wrócić do domów, bo inaczej po prostu dziad Borowy. Główną rolę w tym serialu gra gość, który grał też w Lostach, nie? Ewidentnie jest most tutaj przerzucony między tymi dwoma. Jakiś czas temu też oglądałem serial, zacząłem oglądać, no to jest właśnie symptomatyczne, że ja wiele z tych seriali zacząłem oglądać, ale z powodu tych niespełnionych obietnic, albo zbytniego przeciągania, zbytniego igrania z widzem, że... Nawarstwiających się tych historii. Nawarstwiające się tajemnice, ale właśnie to, co się wydaje pierwszą tajemnicą, którą chcesz odkryć, czasem się ją zapomina, zaczyna się wyjaśniać coś zupełnie innego. Mnie to wkurza, bo ja mam coś takiego, że jak jest cutscenka w filmie czy w serialu, że jeden wątek jest urwany i teraz drugi omawiany, to ja myślę sobie, co się z tym pierwszym stało? Dlaczego tutaj nie minął tydzień, no nie, w sensie wydaje się, że minął tydzień, a potem wracamy i znowu jesteśmy w tym samym momencie, czyli czy ten bohater już był o krok od otwarcia drzwi do bunkra, za którymi prawdopodobnie marzysz, że będzie odpowiedź tej wielkiej zagadki. Po czym jest cutscenka, jest gdzieś, przenosimy się w inne miejsce, odkrywamy inny wątek i albo czasem nie wracasz, albo za tymi drzwiami faktycznie nic nie ma, albo dopiero będzie w kolejnym sezonie, a w pierwszym odcinku kolejnego sezonu za tymi drzwiami jest nic. Na przykład, no nie, albo nie ma odpowiedzi, tylko więcej pytań, więc to jest powód, znaczy, dla którego ja przestaję oglądać. To wymaga absolutnej maestrii, nie? Żeby po rozplątaniu tego sznurka, na końcu tego sznurka był kluczyk, do którego
jeszcze nie znasz drzwi, albo masz dwie pary drzwi i nie wiesz, do której dziurki on będzie i pasował. I czy Josh Brolin ma kluczyki do tych dziurek? On a raczej nie, do tej dziurki w to wrzuca różne rzeczy, nie? Wracając do Outer Reach, który jakby tutaj jest... Range. Istotny, Outer Range, który jest istotny, bo jego drugi sezon w tym tygodniu miał swoją premierę. Jest dziura niezmierzona, która jest gdzieś właśnie na rubieżach Rancho Josha Brolina. I ja polecam ten serial. To jest bardzo dobry serial, bo on bardzo dobrze wyważa tą tajemnicę i to, że się dzieją jakieś rzeczy i to, że zdradza trochę sukcesywnie z tej tajemnicy, z tym, że po prostu w rodzinie Josha Brolina i na tym ranczu i na tym, co się dzieje wokół tego rancza, dzieją się też normalne rzeczy, że jest zagadka kryminalna, czy inaczej, może nie zagadka kryminalna, bo to nie jest zagadka, wiemy, co się stało, ale że jest jakiś dramat rodzinny, że są antagoniści, którzy są, mają po prostu złe zamiary, a nie, że są częścią tej tajemnicy, aczkolwiek później stają się też świadomi tej tajemnicy i dzieją się z tym związane rzeczy i on bardzo jest z jednej strony zakotwiczony z rzeczywistości, z drugiej strony ta tajemnica wzbogaca to, co się dzieje, co też bardzo dobrze robił, wydaje mi się, protoplasta tego gatunku, czyli Twin Peaks, miasteczko Twin Peaks, moje, które się już... już powiedziałeś. Nie, pojawiało się chyba już miasteczko nie. Twin Peaks, nie? Może rzeczywiście ktoś powiedział, napisał. Tak, że miasteczko Twin Peaks już się pojawiało. A tak, napisałem. Problemem, tak. Do którego chciałbym słuchać. Nawiązać, jest to, że ja bym chciał, i teraz wprowadzę serial, którego jeszcze nie było, chociaż nie, też się pojawił już wcześniej. Znaczy dla mnie i moją gigantyczną fascynacją mojego dzieciństwa i czymś, co w ogóle, o czym mówiłem już wiele razy, ukształtowało to, co ja lubię oglądać i co mnie przyprawia o dreszczyk emocji. Motomyszy z Marsa, nie? Lubiłem Motomyszy z Marsa, nie szczególnie. Był serial z Archiwum Mix. Serial z Archiwum Mix był wspaniały. Serial z Archiwum Mix był też bardzo krytykowany. Abstrahując od tego, że te sezony, w których Dawid Duchowny już nie występuje, tylko, bo to chcę nawiązać do Outer Range, że ogromną zaletą serialu z Archiwum Mix było to, że raz, że był balans między tymi mythology odcinkami, gdzie poznawałeś, zgłębiałeś tą tajemnicę łączącą kolejne sezony, a był zachowany balans między tym, że raz w tygodniu Mulder i Scully polowali na jakiegoś potwora, ale był to serial, w którym działo się coś dziwnego i ludzie, którzy doświadczali tego czegoś dziwnego, przychodzili i mówili, słuchajcie, widziałem coś bardzo dziwnego, widziałem jakiegoś stwora. Co to było? Tak, też widziałem tego stwora. Wspólnie zastanówmy się, co to jest, bo to jest coś, co wymyka się naszemu rozumieniu i coś, co nie pasuje do naszej rzeczywistości. Więc zacznijmy prowadzić wokół tego śledztwo, zacznijmy ludzi pytać, zacznijmy czytać o tym i dowiedzmy się może o coś więcej. Bardzo dużym problemem wielu z tych seriali i wielu z tych tajemnic jest to, że widzi to jeden z bohaterów, on to widzi, on wie o tym, że to jest, ale nikomu innemu nie mówi. Nie wraca do domu i mówi, słuchajcie, na naszym ranczo jest dziura, która do niczego nie prowadzi, jest po prostu dziurą jakiegoś z kosmosu, jest wyrwą między wymiarami. Czy wy w ogóle, czy możecie mi pomóc rozwikłać tego zagadkę? Wiesz dlaczego? Nie, to jest jego wewnętrzny, mistyczny doświadczenie. Bo mrugnąłeś i nie widziałeś, że on, jak odkrył tę dziurę, trochę tam paluszek włożył najpierw. I no nie? Taki czarny, to się cofnęło, no. Więc dziwnie się poczuł i jak wrócił do domu, to stracił rachubę czasu, bo tam się okazało, że on mówi, że jest 8 godzina, oni mówią, że jest 10, on spojrzał na zegarek i nie wiemy. Powtarza się scena. To jest mega, że on nie wiemy, co na tym zegarku widzi, czy myśli sobie, no faktycznie jest 10, czy po prostu się zagapiłem, czy u mnie jest 8. Tak czy inaczej, ja się mogę z tobą zgodzić, że okej, to może być uzasadnione wewnątrz serialu. Ja bym chciał obejrzeć... Czy ja tę dziurę faktycznie widziałem, czy mi się wydawało? Ja bym chciał obejrzeć historię, w której ktoś widzi coś dziwnego, przychodzi do innych bohaterów i mówi, słuchajcie, zobaczyłem coś dziwnego, rozwikłajmy tajemnicę tego czegoś dziwnego i oglądamy historię tego, jak ludzie próbują rozwikłać wspólnie historię czegoś dziwnego. Ja chcę ci powiedzieć, Maciek, że nie pozwalam, to znaczy pozwalam i nie ale zastanawiam się. Albo nie, inaczej. Zgadzam się, ale to odrzucam. Odrzucam, bez tłumaczenia. Bez tłumaczenia, ale nie, chcę wytłumaczyć. Archiwum Mix jest to amerykański serial telewizyjny z pogranicza wielu gatunków. Sensacji, thrillera, horroru i fantastyki naukowej i ja odrzucam, bo tutaj nie znam żadnych agentów, którzy się zajmują sprawami paranormalnymi i nie jestem w stanie, od razu wiem, że będzie o ufolutkach, więc nie jest to dla mnie tajemnica. Z powodu
powodu tego samego na przykład odrzucam sugestię słuchacza, który napisał, że serial The 100, czy jest to serial z tego gatunku, gdyż fabuła mówi o tym, że w roku 2149 jesteśmy 97 lat I leci po gdzieś w kosmosie wojnie jest, nuklearnej, więc przepraszam bardzo, ale nie zgadzam się. Tak z tego samego powodu napisałem, ale pod kreską. Silo też moim zdaniem się nie kwalifikuje. Tam jest tajemnica. Jedyne, co łączy to z tym gatunkiem, to ta tajemnica, że nie wiemy, coś się dziwnego dzieje i jesteśmy na drodze do rozwikłania tego, i bohaterowie też nie wiedzą, o co chodzi, ale mamy w ogóle nie wiadomo, przyszłość, przeszłość, równoległą rzeczywistość. Z tego samego powodu opowieści z pętli chyba też bym nie mógł zakwalifikować do tego. Ale już Severance bym zakwalifikował. No właśnie. Już Severance bym zakwalifikował. Tam jest tak, że jest to jakaś dziwna firma, ale ta firma jest w normalnym świecie i w jej wnętrzu, tak jak wiesz, w Loście masz wyspę w normalnym świecie, na której dzieje się coś dziwnego. Tutaj masz firmę, w której się dzieje coś dziwnego. Ale absolutnie moim zdaniem. Nie jestem, oni robią im zdjęcia tym aparatem, jakimś takim normalnym, oni pracownicy w tej korporacji pracują na komputerach, które można znać z Muzeum Komputerów, no nie, tam jakiś... To się dzieje gdzieś, jest to taki trochę retrofuturyzm, albo po prostu retro. To nawiązuje też do jakichś, przecież pamiętasz, gadaliśmy o tym, że jakiś tam konkretnym jakiejś firmy. To jest nagrywane w budynku, już nie pamiętam, czy jakiegoś Dela, czy IBM-u, który był projektowany jako taka utopijna przestrzeń do pracy, bo wszystko feng shui i tego typu rzeczy. Wygląda to jak wielki statek kosmiczny i naturalnie troszeczkę jak w jakimś stylu architektury, takim monumentalnym, który ma budować również szacunek do instytucji. Też to tak wygląda, tylko że jednocześnie wszyscy mogą sobie tutaj trochę pracować. To odbiega, razem wspólnie. Ale wystarczająco. Podobnie 1899. Mimo tego, że jest to XIX wiek, to jest to nasz XIX wiek, w którym dzieją się dziwne rzeczy na transatlantyku, który znamy, z Maciejem Musiałem, którego znamy. Więc absolutnie uważam, że... Buddies jest tak ciężko, bo to jest o podróżach w czasie serial, jak dla mnie trochę. O tajemniczych podróżach w czasie, I on jest science fiction, bo tak naprawdę na początku jest tak, że ci się wydaje, że tym kluczową płaszczyzną, jeżeli ktoś nie ogląda jeszcze serialu, on się w ogóle chyba nazywa Buddies? Nie, czy może nie. Jeżeli ktoś nie oglądał serialu Buddies, to niech obejrzy, bo to jest całkiem niezły serial. Nie, ciała. Okay. Że tą kluczową płaszczyzną jest teraźniejszość, ale tak naprawdę kluczową, tą, która porządkuje pozostałe, jest wybiegającą w przyszłość jednak. Panowie, 25 minut zostało, dawajcie kaskadera. Na kaskadera wystarczy nam z 15 minut pewnie. Ostatnie 5 minut, tam już streszczamy. Nie no. Jeżeli chcesz tylko wiedzieć, czy warto iść na kaskadera do kina, to warto iść na kaskadera do kina. Szczególnie warto iść na kaskadera do kina. Proponuję, posłuchajmy sobie muzyczki, jak wam się przypomni jeszcze coś o serialach z kategorii tajemnica, które nie są science fiction. A może jakiś polski jest taki serial? Zastanawiałeś się nad tym? W labiryncie. Będzie, bo telenowela chyba. Mi się wydaje, że coś by się, kurde, mogło znaleźć. Kurczę, mogło poszukajmy. Znaleźć Seksmisja. Poszukajmy, a tymczasem You Can't Judge a Book by Its Cover z serialu dokumentu czy programu Pretend It's a City Martina Scorsese na Netflixie, który odgrzebałem sobie i obejrzałem ostatnio odcinek o książkach i z tego właśnie odcinka ta nutka. Bo Diddley. By looking at a tree, you can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Judge the book by looking at the cover. Oh, come on in closer, baby.
I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. Ow. You can't judge sugar by looking at the king. You can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Come on. Cover. You can't judge a book by looking at its cover. Bo Diddley, i to pomyślałem sobie, że też pasuje do Outer Range trochę, bo tam I look like a farmer, but I'm a lover. I to właśnie jest o Joshu. Natomiast, to by mi się nie skojarzyło. Natomiast polecam bardzo Pretend It's a City, żeby sobie obczaić takie trochę felietony o różnej tematyce. Ale zrobiłem troszeczkę researchu o tych polskich serialach i chyba jedyne, co mi wyskoczyło z Google, co ma jakikolwiek sens dla mnie teraz, bo tam w głębi lasu gdzieś widziałem w jakichś zestawieniach. Nie pamiętam, o czym to było. To jest po prostu tajemnica, którą prokurator musi rozwikłać. To jest detektywistyczny serial, to nie. To jest na przykład The Mayer. Wiem, który. O, właśnie, polecił mi kumpel, czekaj, True Detective. Niby to jest detektywistyczny, ale z takim wątkiem tajemnicy. On po czwartym sezonie zgodziłbym się ten, rzeczywiście. Ten ostatni, tak? Ten ostatni sezon... Nie, bo ostatni łączy się z pierwszym bardzo mocno. No, nie? Ma jakby takie nawiązanie i ten wspólny taki uniwersum rzeczywiście razem tak, ale... Ale jeszcze to nie jest polski serial, ale polski serial, którego ty nie do końca widziałeś, więc możesz sobie go zobaczyć, to jest Informacja zwrotna. Ale znalazłem polski serial, który 100% spełnia ten warunek, tylko to on jest taki polsko-niepolski, bo to jest koprodukcja. Kierunek na noc, Into the Night. Pamiętasz ten o kurde samolocie lecącym, który musi zawsze... O kurde samolocie? Tak, tak. O kurde samolocie. To jest właśnie to, że ludzie są w samolocie, nie wiedzą, co się dzieje, coś, ale nie mogą dnia... I nie mogą się doczekać, aż Borysa Szyca spotkają. To jest w ogóle tajemnica w tym serialu, że co tam robi Borys Szyc tak. I że jak go zobaczysz, to mówisz sobie, a się nagrał w tym pierwszym sezonie, nie? Bo tam on w ostatniej scenie otwiera... Widziałeś drugi sezon tego? Zacząłem oglądać, tak, ale to już właśnie wtedy było... Dobra. Już tajemnica największa była w tym pierwszym sezonie, a potem... No to właśnie to pierwszy sezon moim zdaniem spełniał wszystkie warunki to ja brzegowe, to które żeśmy określili. Listy, bo to jest naprawdę dobry strzał na listę mystery. I to jest jakaś tam polsko-brytyjska, holenderska koprodukcja, więc spełnia absolutnie warunki. Częściej tej, co ty tam napisałeś, to ja w ogóle nie znam tych seriali. Ja tutaj? Nie, Tajemnica Sagali. Ziomku. Dokładnie. Największa tajemnica w Tajemnicy Sagali to jest, kiedy grają drugi odcinek i dlaczego akurat wtedy jesteśmy na wakacjach u babci. No nie, że oglądałem pierwszy, jakiś tam czwarty, a potem tak, się pojechało na wakacje i nara. I nie tyle. Wiesz.
i zdobyli te wszystkie części Sagali, czy Małgorzata Foremniak odzyskała ludzką postać, to chyba było w tym, czy nie? To nie w tym. Dobra, Into the Night. Nigdy chyba nie oglądałem Tajemnicy Sagali. Royce trójkę, czy polecamy? Nie oglądaliśmy ani jedynki, ani dwójki, ani ja trójki. Oglądałem. Jest tajemnica jest. Chyba kryminalna, nie? Jest tajemnica kryminalna. To jest jest tak? Tak. Tutaj też tajemnica ukryta w historii. Uwikłanie w ogóle tak w układ małego miasta, czy miasta po prostu między szefem hotelu, między jakimś tam cinkciarzem, między politykami. No ale nie, to potrzebna jest jakaś taka tajemnica rozrywająca wymiary, taka właśnie jak w Twin Peaks, nie? Że w zasadzie to już nie wiesz, czy to jest postmodernizm, czy to jest jeszcze modernizm. Ale to spokojnie. Myślę, że daliśmy wam dużą dawkę takich tajemniczych seriali. To OA zostało. OA oglądałem, bo jestem wielkim fanem filmu, który był jakimś takim duchowym protoplastą serialu OA, który się nazywa Another Earth, Druga Ziemia, który widziałem kiedyś na warszawskim festiwalu filmowym i o którym mówiłem już z 10 razy w tym serialu. W tej audycji. I który jest bardzo dobry. Jest takim eksperymentem myślowym trochę i emocjonalnym bardzo filmem o tym, że na orbicie Ziemi pojawia się druga Ziemia i ludzie się zastanawiają, co to znaczy, a główną bohaterką graną przez... To jest OA, nie? Nie, to Fortitude polecił słuchacz nam i chyba to jest całkiem spoko rzecz, bo tu Dennis Quaid występuje, ale też i Tucci. Ten, tak, Stanley Tucci. Usytuowana na skraju koło podbiegunowego Fortitude. Ja to chyba kiedyś zacząłem oglądać w ogóle. Jest jednym z najbezpieczniejszych miast na Ziemi. Nigdy nie było tu brutalnych przestępstw. Aż do teraz. Brzmi jak kryminał. Sorry, wariacino. Spokój mieszkańców burzy makabryczne, bo to słuchacz nam napisał, że jeżeli czwarty sezon True Detective bierzemy pod uwagę, no to, nie, to tak. On to poleca. True Detective nie możemy brać pod uwagę, bo on ma okultystyczne i takie lovecraftowe elementy. Ma no to, lovecraftowe elementy, ale Midnight to nie jest... Mass w takim razie. Ale to też horrorowo? No tak, to jest bardziej horror. Tam się po prostu dziwne rzeczy dzieją, ale horrorowo, lovecraftowe, a nie... Tajemnica taka, która w zasadzie nie wiadomo, czy wymyka się zupełnie kategorii i jest czymś takim, na czym można bardzo dużo nabudowywać. Ona może być jednocześnie horrorowa, lovecraftowa, science fictionowa, fantasy, podróż w czasie, alternatywna historia, teoria spiskowa, wszystko się w tym może mieścić, wszystkiego po trochu w tym może być. Więc też ciężka kategoria, no ale te seriale są szalenie popularne, bo można, jak dobrze trafisz, to jesteś w stanie robić 9 sezonów i ludzie to będą śledzić. I ostatnia w ogóle myśl, i przejdziemy do tego kaskaderstwa. Trochę to idzie wbrew dzisiejszym trendom, bo ja uważam, że te seriale bardzo dobrze się sprawdzały w liniowej telewizji. Ja pamiętam, jak się oglądało Losta, bo no to w niedzielę było była troszkę premiera. Zapomnieć to, co tak. Było, nie? W niedzielę była premiera i miałeś cały tydzień czytania na forach tego, co tam ktoś znalazł, że w jakiejś jednej klatce to coś tam widać, a ktoś się dopatrzył w innym odcinku tego, co się znowu pojawiło w tym. Po czym miałeś kolejny odcinek i miałeś parę dni po prostu zgłębiania tego, co się dzieje i była też jakaś taka zbiorowa świadomość i crowdsourcing. A teraz jak jest tak, że wychodzi cały sezon jednego dnia, no to jeden obejrzy 3 odcinki, drugi obejrzy cały sezon. Jesteśmy w kompletnie innych momentach. Mhm. Niektórzy już rozwikłali całą zagadkę, nagrali wideo Lost Explained i ciężko ten społeczny recap. Aspekt tego też tak złapać. Recap, czyli ktoś ogląda ten odcinek i mówi, co w nim było, scena po scenie. Ostatnio właśnie słyszałem, że jak nie masz czasu, albo właśnie już wszyscy obejrzeli... A jak jesteś za głupi po prostu, żeby obejrzeć coś i zrozumieć... Nie. Wszyscy już obejrzeli, bo nagle mieli czas, żeby obejrzeć 8 odcinków w jeden wieczór. Nie wiem, jak to się dzieje, ale są tacy. No to żeby właśnie... A ty obejrzałeś tylko 3, bo masz życie... To nie oglądaj reszty, tylko obejrzyj na YouTube. I obejrzyj recap. No bo mówisz, dobra, jutro sobie pogadamy o tym wszyscy, więc obejrzę, bo już na przykład poziom... Co za smutne żywot. Tak, tak to wygląda, stary, no. Mija ten dzień i już Castle nikt nie Rock? Mówi.
Castle Rock to jest na podstawie Kinga. Kinga, okej. Okay. O takim miasteczku właśnie, do którego wraca człowiek po latach, żeby jakiś załatwić niezałatwione sprawy i się okazuje, że tam się splatają różne motywy z tego uniwersum Kinga, bo to się tam w tym main dzieje, okay. Tak, czy coś takiego. No ty, jest ty, wczoraj jeszcze żeśmy gadali o Sharp Objects, moim zdaniem Sharp Objects się nie klasyfikuje, bo to jest detektywistyczna i taka tak. Trochę... i Outsider też się nie klasyfikuje. Jak wam coś jeszcze przyjdzie, to piszcie. Przechodzimy do Kaskadera. Kaskader to jest nowy film gości od Johna Wicka. Gościa w zasadzie. Nie, ale słuchaj, chyba... jak on się przedstawił mi w wywiadzie... No nie, Pierce jest chyba ten gościu, który też... chociaż nie, tam ten jakoś Flanagan jeszcze, czy coś. Reżyserem jest facet, który się nazywa David Leitch i czasem on tak mówi o sobie, że David Lynch i tak mówię... Słucham tego wywiadu z nim i mówię, czy to on jakoś odmłodniał ten David Lynch, czy o co chodzi. I tak o nim po prostu mówią. A on był w latach 90. 2000 kaskaderem, dublerem Brada Pitta. Po czym właśnie przygotował wespół ze scenarzystą, czy z kolegą Johna Wicka pierwszego. Później reżyserował... Znaczy oni obaj byli kaskaderami i wpadli na pomysł na to, żeby zrobić film dla kaskaderów, który by się opierał... John Wick, to mówiło się właśnie, że to wyjątkowo tutaj wszystkie sceny walki są tak dopracowane, bo właśnie reżyseruje to człowiek, który... No, szukali gwiazdy, poszli do, jak on się Keanu. Ma, Keanu Reevesa. On się bardzo z tym zapalił, pomógł im chodzić po wytwórniach, nakręcili jedynkę za jakąś małą kasę, no i się to z tego zrobiła mega franczyza. Dostał Kaskader, Deadpoola dwójkę, później rozrobił też Bullet Train, to w którym Bradasa Pittasa też sobie zatrudnił. No i... Kaskader to jest John Wick, tylko dla szerszej widowni. Jest komedią romantyczną, taką, którą mógłby być John Wick, gdyby nie był filmem o badasie dla facetów, który jak idziesz z dziewczyną do kina i wybieracie film i mówisz, o, John Wick jest w kinie, to ona mówi, po moim trupie. Ale jak mówisz, o, Kaskader, to ona patrzy z Ryan Goslingiem i z Emily Blunt i idziecie na Kaskadera do kina. Poza tym jest to bardzo dobry film. Trochę za długi. A poza tym w ogóle jest to, to nie jest tak, że to człowiek sobie pomyślał, a zrobię film o kaskaderze, tylko jest to troszeczkę przypadek drużyny A The Movie, czyli był w latach 80. serial o kaskaderze Colcie Seversie i to się właśnie, ten serial się nazywał The Fall Guy, czy który za dnia był kaskaderem, a w nocy dla rządu wykonywał zlecenia, był bounty hunterem jak Lorenzo Lamas, czyli Renegat i ten jego kumpel na motocyklu z kocem zwiniętym w rolkę na kierownicy. Także no tutaj Amerykanie dostają drugą warstwę tego. To jest jak Duke'owie Hazardu, czy tam Dukes of Hazard. Tak, tak. Albo jeszcze jakiś serial z tej kategorii, pamiętam, że był. Ale to już mniejsza o to. Baywatch. O, chciałem powiedzieć o Baywatchu. To też był taki film, że z jajem serio? Nakręcony... No tak, że on nie był trochę serialu, tak jak drużyna tak? A, że to nie był poważny serial o gościach, którzy ma jakieś tam zadania spełniają, tylko lekkie serialiwo, gdzieś nie lała krew, pamiętacie ten nostalgiczny serial? No to tutaj troszeczkę się z tego pośmiejemy, ale będzie to do polany tłuszczem z efektami specjalnymi. Jeszcze właśnie reżyseruje to koleś, który się zna na byciu kaskaderem, więc przy okazji kręcenia tego filmu pobito rekord koziołków autem po wypadku, w sensie, że tam wyskakuje z tego powietrznego działka, jakiego się używa, żeby auto fiknęło koziołka na proste jak stół autostradzie, to tutaj uklepano kawał plaży jeszcze, żeby piasek nie był zbyt grząski. Puścili gościa pełną parą, właśnie wystrzelili go w powietrze i on, prawdziwy kaskader, który tam siedział, nie Ryan Gosling, pobił rekord Guinnessa w liczbie koziołków. Po czym wyszedł z tego samochodu, podmienili tam Ryana Goslinga i jeszcze ten sam kaskader w tym filmie gra człowieka, który wyciąga Ryana Goslinga z samochodu tego, że i go tam klepie po plecach i mówi, stary, pobiłeś rekord. Dobra robota. Bo w ogóle ten film
jeżeli lubicie takie kaskaderskie sceny i w ogóle filmy, w których wykorzystuje się minimum efektów specjalnych, tylko rzeczywiście z użyciem kaskaderów i scen z kaskaderami tworzy się scenę akcji, no to to jest list miłosny do tego. Właśnie to, że mamy film o kręceniu filmu trochę, w którym nie muszą, jakby widać też, że bardzo ułatwili sobie zadanie tym, że kręcą sceny, gdzie są samochody i helikoptery i ludzie z kamerami. Mhm. Więc nie muszą udawać, nie muszą ich ukrywać, więc mają więcej ujęć po prostu dzięki temu i te rzeczy są bardziej widowiskowe. To trochę tak jak w filmach z Tomem Cruise'em. Tom Cruise jest zresztą wspomniany, bo on słynie z tego, że he does own stunts. Mm-hmm. Operatorzy mówią, że to jest zupełnie inna jakość pracy i montażyści, bo nie muszą przecinać tego, żeby nie pokazać brzydkiej facjaty gościa, który nie jest Tomem Cruise'em. Tak i tutaj mają po prostu więcej materiału do pracy przy tym. W tym filmie Toma Cruise'a przypomina człowiek, który w filmie nazywa się Tom Rider, czyli tak. Tom Cruise, Rider, wiadomo. I w tym filmie z takich scen akcji kaskaderskich jest dwa razy więcej, co najmniej, niż w normalnym takim filmie, ale jednocześnie film Kaskader, The Fall Guy, jest bardzo dobrym pastiżem komedii romantycznej i do momentu, zdającym sobie sprawę z tego, że w zasadzie w obecnym momencie komedia romantyczna nie potrzebuje żadnej fabuły. On korzysta z bardzo wielu tropów, tego, że już samo to, że jesteś kaskaderem, jest w pewnym sensie tropem z komedii romantycznej, że jest gość, który jest głównym bohaterem, to jest takie to ja cię kocham, a ty śpisz, nie? Że jest gość, z którym ona jest, no ale jest jego stunt double, nie? Z którym ona tak naprawdę powinna być. Więc jesteś właśnie tym dublerem, no i wiadomo, że na końcu ona sobie spadną i łuski z oczu i zrozumie, że to ten dubler powinien być gwiazdą. Jest to, że ja cię kocham, a ja jest, ale ty jesteś, czy inaczej, ty mnie kochasz, ale ja jestem tajnos agentos, bo nie zdążam na randkę, ponieważ muszę ratować świat, albo przynajmniej mam jakąś bardzo ważną misję i się strzelam z gośćmi i jeżdżę wokół baru, gdzie ty na mnie czekasz, i prawie, że ci macham, a ty na mnie czekasz i wzdychasz, po czym jak już wszystkich bad guyów pokonam i wbiegam do tego baru, no to ona przed chwilą już wyszła. I do momentu, kiedy ten film ma świadomość tego, że nie potrzebuje żadnej fabuły, nie potrzebuje jakiejś takiej linii fabularnej, która by go ciągnęła do przodu, że mamy jakieś zadanie dla tych bohaterów, tylko po prostu oni robią dziwne rzeczy, spotykają się, rozchodzą. To jest Ryan Gosling gra kaskadera w filmie, w którym jego ukochana Emily Blunt jest reżyserem, ale mają jakąś taką historię, że się spiknęli kiedyś, on miał wypadek i się później do siebie już nie odezwali, ona w zasadzie nie wie dlaczego, oboje są, rozdzielili się, no i nie wiedzą jak do siebie wrócić, no i się spotykają na ten jeden ostatni raz, żeby nakręcić wspólny film, ale no czy się dograją, czy nie i czy staną im na drodze jakieś źli ludzie i przeciwności producenci, tak, to jest też trochę o rynku filmowym. I to jest anegdota też taką usłyszana, a słyszałem podczas tego wywiadu z reżyserem anegdotę o tym, że dużo w tym filmie zobaczycie Hollywoodu, takich no easter eggów, czyli takich smaczków, które, no, o których wydaje mi się, że warto trochę poczytać i się dowiedzieć. Na przykład postać tej producentki jest wzorowana ponoć, czy była taka producentka, która liczyła ile ciosów Dwayne Johnson dostał w trakcie kręcenia filmu Szybcy i Wściekli, tam 7 czy 8, tylko po to, żeby Vin Diesel otrzymał tyle samo, wie, żeby wszyscy dostali porówno tyle, co biedny Dwayne. No w sensie, żeby ile zarabiacie, no tak. Bo Dwayne dostał 40 ciosów w trakcie tej sceny. Więc nie może być tak, że jest mniej obity, bardziej obity niż nie może tak być, nie może Diesel, tak być. Więc lepiej pilnujcie tego, więc no są tego typu rzeczy. Albo właśnie w trakcie kręcenia jakiejś sceny kaskaderskiej ktoś mówi, chwila, właśnie tam piasek jest za mało ubity, a reżyser mówi, dobra, musimy to, już kamery poszły. To już się kameruje. Taśma kosztuje pieniądze, więc zróbmy to, a najwyżej tam się dokręci. Więc tutaj takie rzeczy, albo no, przejechałem kamerę, dobra, mamy 7 jeszcze więcej. Tutaj takie rzeczy można zobaczyć, ale podejrzewam, że w normalnym życiu kaskader nie rozwiązuje zagadek kryminalnych. Ale kto wie. No na przykład Emily Blunt gra tu postać, która stała kiedyś za kamerą, a dziś robi swój własny film. No i spójrzcie, no, ten film robi facet, który kiedyś był dublerem Brada Pitta, nie? I można
można. Ale jest też bardzo pomysłowo ten film napisany. Tak mniej więcej do połowy składa się praktycznie ze scen, w których w każdej scenie był jakiś pomysł na to, żeby zrobić ją inaczej, żeby była niebanalna. Jest scena ze split screenem. Jest scena z tym, że gadają ze sobą przez krótkofalówkę i ona, przedstawiając mu fabułę filmu, jednocześnie opisuje mu ich relację trudną, a on tylko reaguje. No i ogromną zaletą, ogromną przewagą, którą ma ten film, jest to, że Ryan Gosling, poza tym, że jest super charyzmatycznym facetem, to jest też dobrym aktorem. A Emily Blunt, poza tym, że jest bardzo ładna że i Maciek urocza... chciałby, żeby Ryan miał już na koncie Oscara za tak, Barbie. Ja uważam, że miałem się wysadzić w Kodak Teatr, ale nie dotarłem. A Emily Blunt, poza tym, że jest piękna i urocza, to jest też bardzo dobrą aktorką. Co prawda uważam, że nie ma kompletnie chemii między tymi nimi dwojgiem. Ja uważam, że ona tutaj w ogóle siebie nie przypomina. Jak ja oglądałem te sceny, to myślę sobie... Zrobili ją strasznie, to prawda. Czy to jest trochę. Emily Blunt... Ale bo ona, mam wrażenie, że... Czy to jest osoba, znaczy, którą zatrudniono, żeby wyglądała jak Emily Blunt? Oni ich oboje chcieli odmłodzić, ewidentnie. Żeby oni wyglądali oni na jeszcze, trochę młodszych niż są. Oni jeszcze grają w takim filmie, który przypomina trochę The Edge of Tomorrow, w którym Emily Blunt tak, grała. Tak, no tak, nie? Tak. I Tom Cruise zresztą też. Zresztą na koniec filmu w ogóle jest nawiązanie do Dune, filmu Dune'a, które już mnie kompletnie urzekło. Do Dune, do... Ile ma lat Emily Blunt? Fury Road... Zaraz zobaczymy. Za 40 parę, tak obstawiam. O Boże, to już nie tam nie To nie wiesz. O to chodzi, że ma 40 parę, a twórcy 41 lat. Twórcy ewidentnie chcieliby, żeby ona miała, no tak maksimum 35. I strasznie ich odmładzają, podobnie Ryana Goslinga, który wygląda super i nie ma z nim żadnego problemu, ale też ma pewnie ze 40 lat co najmniej, bo ja go pamiętam, jak on grał w Fanatyku, nie? I był młodym chłopakiem, ale to było lat 25 pewnie temu. Ile lat ma Ryan Gosling, zobacz. I bardzo się staram, żeby oni oboje trochę... lata, to policzmy sobie też... Żeby oni 43 lata ma z kolei. Żeby oni byli... Tak uchodzili za 45 może 30 lat. Tak. Ale w związku z tym oboje trochę wyglądają dziwnie i nie ma między nimi zupełnie chemii, bo trochę od nich oczekują, że oni będą taką po prostu dla siebie taką miłością, która jest takim, że no się spotykamy, no i to jest właśnie ta, która nas doprowadzi powiedzmy przed ołtarz, a oboje są już dość dojrzałymi ludźmi, więc dziwnie to trochę wygląda. No i ten film jest za długi, niestety. To znaczy, po połowie mniej więcej filmu wyczerpuje się paliwo tych po prostu fajnych pomysłów na sceny, które niekoniecznie łączy jakaś taka nić fabularna, która nas musi doprowadzić do tego, że oni rozwiązują razem, odrzucają razem jakieś przeciwności i się spikają, a wchodzi właśnie to, że ojejku, Ryana Goslinga próbują w coś wrobić, a ona jednak chce... tylko jest trudno. I trochę ten film siada, aczkolwiek do końca jest naprawdę bardzo dobrym, rozrywkowym kinem. Ja też naprawdę, jak widzę Ryana Goslinga, po tym jak mu dałem Oscara, miałem taki moment w jego karierze, że się martwiłem, nie? Jak on grał w tym, tej kaszanie w Grey Manie, to był jeden z niewielu gościu, który naprawdę ma na swoim koncie przynajmniej ze 3-4 filmy, które były instant cult classic, nie? Ma Drive, Blade Runnera, to Nice Guysów, który nie był mega kasowym filmem i nie był jakoś mega oceniany, ale ma naprawdę rzeszę oddanych fanów. No i ma Barbie, które jakby go wzniosło już rzeczywiście do AAA klasera. Jak grał w tym Grey Manie, gdzie mógł go zagrać ktokolwiek, mógł właśnie zagrać Dwayne Johnson, ten kto miał czas i komu zapłacili wystarczająco dużo, grał Neil Armstronga w filmie Pierwszy Człowiek, który naprawdę był kurczę filmem dramatycznym, wymagającym warsztatu aktorskiego. To się bałem, że kurczę, gościu teraz zacznie grać w takich filmach i to będzie kompletna kaszana. I trochę film The Fall Guy Cascader jest właśnie, mnie uspokaja, bo jest to film, który zarobi na pewno dużo pieniędzy, który się ogląda, bo jest bombastyczny, są wybuchy, pościgi i rozwałka, a jednocześnie jest filmem, który zatrudnił dobrego aktora i konkretnego aktora w tej roli. Także ja się bardzo cieszę i polecam film The Fall Guy, a poza tym polecam śledzenie gatunku mystery. Następny czwartek Boże Ciało nadajemy? Nie dodajemy w przyszły czwartek. Jesteśmy na procesji razem, zakładam z wami wszystkimi. W przyszły czwartek nie słuchamy radia, tylko
niesiemy wstążeczkę albo święty obraz. Albo przystrajamy balkon. Nic nie wiem na ten temat, ale powiem wam, także że pytanie... tutaj nic nie ma. Jak Maciek mówi, że nie będzie, to raczej nie będzie, ale słuchajcie, no, ile macie do nadrobienia fantastycznych seriali? Jeszcze zaczęły się pojawiać odcinki też na, widziałem na Apple Podcast. A będzie trzeci sezon i czwarty, i drugi, i trzeci sezon tego Szoguna ponoć. To jest news. Aj, waj. I będzie drugi sezon tego, żeśmy... A nie, będzie druga część... Dune. Nie, Wykidajły. Tak, o Boże. Z nie Ryanem Goslingiem, tylko Jackiem Gyllenhaalem. Ale jednak, czemu nie? Dzięki i do usłyszenia za dwa tygodnie. Pozdrawiamy, Maciek Małek. I Grzegorz Koperski. Pa! Hello! Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.